Z góry należy zaznaczyć, że słowacka polityka tylko na pozór przypomina polską. W istocie tamtejsze podziały polityczne i tamtejsza historia ułożyły się inaczej. No myślę, że to jest tak głęboko zakorzenione w słowackiej historii spór związany także z tym, że idea czechosłowacka była w większym stopniu ideą taką bratysławską i inteligencką. Jeśli chodzi o stosunek do Rosji, tak jak pozwolę sobie zaznaczyć, Słowacja była jakby jedną z pierwszych ofiar Nord Streamu 2. I to nie w takim kontekście, powiedziałbym, historycznym, jak my mieliśmy poczucie, prawda, że Ribbentrop-Mołotow i tak dalej, tylko w konkretnym interesie ekonomicznym, po prostu. Dzień dobry, witam Państwa w czwartek. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. A naszym gościem dzisiaj profesor Rafał Fedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, znany Państwu bardzo dobrze ekspert w dziedzinie polskiej polityki, ale co niewielu wie, też wnikliwy obserwator słowackiej sceny politycznej. A nasze oczy są na Słowację bardzo silnie od wczoraj zwrócone. W zasadzie wszyscy mi mówili, no weź się dowiedz, co się stało, dlaczego do tego doszło. Oczywiście, no tam pojawiają się pierwsze informacje na temat tego, kto był i z jakich motywów strzelał do premiera Fico, ale no to wymaga jakiegoś szerszego wyjaśnienia. Za co Fico jest u siebie nielubiany? Z góry należy zaznaczyć, że słowacka polityka tylko na pozór przypomina polską. W istocie tamtejsze podziały polityczne i tamtejsza historia ułożyły się inaczej. Mówiąc w skrócie, powojenne półwiecze przez zwykłego Słowaka jest traktowane nieco inaczej. Ten kraj tak na serio się zurbanizował i zindustrializował w późnym okresie socjalistycznej Czechosłowacji. I stąd na przykład tematy lustracyjno-dekomunizacyjne na Słowacji nie rozgrzewały absolutnej większości opinii publicznej. A tamtejszy podział polityczny dużo szybciej niż w Polsce stał się podziałem opartym nie na czynniku historycznym, a bardziej na pewnego rodzaju podziale społecznym. Niegdyś był to podział związany z ruchem Władimira Meciara, który przypomina dzisiejsze partie prawicowo-populistyczne, co by to miało nie znaczyć, i na resztę. Natomiast Robert Fico, w młodości krótko członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji, w ogóle jest profesorem prawa, czy ma habilitację z tej dziedziny, był jednym z liderów socjaldemokracji podobnej do naszego SLD, no ale tamtejsza socjaldemokracja była dużo mniej popularna niż w Polsce i Fico dokonał w niej rozłamu, założył własną formację o lewicowym charakterze, która jednakże po zwycięstwie w wyborach wybrała jako koalicjanta Słowacką Partię Narodową wiele lat temu, a nie którąś z partii liberalnych czy konserwatywnych, takich no bardziej mainstreamowych. To spowodowało cały ciąg wydarzeń, które doprowadziło do tego, że słowackie społeczeństwo jest podzielone wedle dość nieskomplikowanych osi. Znaczy na jednym biegunie jest ta Słowacja mniej zamożna. Nie chcę powiedzieć Słowacja B, prawda? To jest przede wszystkim środkowa Słowacja, okolice Bańskiej Bystrzycy, Nitry, Trencina oraz wschód tego kraju, gdzie jest też jakiś tam zauważalny statystycznie odsetek ludności rusińskiej i ukraińskiej. Z drugiej zaś strony jest ta Słowacja wielkomiejska, przede wszystkim bratysławska. Zresztą Bratysława jest specyficznie geograficznie położona, prawda, bo to jest stolica kraju, która leży na samych obrzeżach tego kraju, a nie w jego centrum. I to też, powiedziałbym, nadaje pewien symboliczny wymiar tym słowackim polemikom. W efekcie Robert Fico, który był politykiem lewicowym, jego partia należała do Partii Europejskich Socjalistów, dwa razy w historii została zawieszona po zawarciu koalicji z taką no, mocno narodową prawicą w prawach członkowskich. I jego formacja jest bardzo silnie antyelitarna. Nie kryje nawet w swoich dokumentach programowych takiego nastawienia. Z drugiej zaś strony wszystkie słowackie elity intelektualne, elity biznesu, elity kultury, no i nader wszystko media i komercyjne i państwowe, tam teraz jakby trwa podobna do Polski przemiana, jeśli chodzi o media publiczne,
no, traktowały go, powiedziałbym, mniej więcej tak, jak czołowi politycy w Polsce nawzajem z konkurencyjnych partii traktują siebie, w tym można powiedzieć, że Robert Fico nie miał takich instrumentów jak u nas Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński, żeby tej nagonce się przeciwstawiać. I to jest myślę jeden podstawowy, pierwszy podstawowy kontekst słowackiej wewnętrznej sytuacji. Do tego dochodzi też doraźny czynnik, na który ze zdumieniem zauważam, że Pranik nie zwraca uwagi. Otóż Robert Fico rządzi od niedawna w koalicji ze swoimi byłymi towarzyszami, którzy dokonali rozłamu, założyli socjaldemokratyczną partię Chlast czy Głos oraz ze Słowacką Partią Narodową. I ta koalicja odniosła ostatnio kolejny sukces, to znaczy jej kandydat Peter Pellegrini, lider Chlasu, został prezydentem Słowacji, wygrał w drugiej turze 15 czerwca, czyli już niedługo ma objąć władzę. Czyli zamach w tym momencie, prócz elementu tego strukturalnego konfliktu oraz czynnika międzynarodowego, o którym będzie jeszcze pewnie czas sobie powiedzieć, no także sprawiał wrażenie jakby próby destabilizacji państwa tuż przed zmianą głowy państwa. Nie chcę tu snuć zbyt prostych analogii. U nas mieliśmy niegdyś sprawę Olina w bardzo specyficznym momencie, w którym za chwilę miał zwycięski nowy prezydent obejmować władzę. Pojawiła się no, z dzisiejszej perspektywy dość dziwaczna i niejednoznaczna w swoich przesłankach afera. Tak, i tu już mamy parę tych wątków, o których będzie trzeba, tak jak on powiedział, szczególnie wątek międzynarodowy jest bardzo istotny, a to spróbujmy się jeszcze skupić na tej sytuacji wewnętrznej słowackiej. No tam pojawiło się jakieś nagranie tego Jurija, co o nim wiemy niewiele. 71-letni mężczyzna, literat, amator, który na jednym z nagrań miał, ale znowu, tu no, czekamy na jakieś rozstrzygnięcia, miał mówić, że nie zgadza się z polityką rządu i przede wszystkim jako taki główny element krytyczny wskazał atak na media. O co chodzi? Na czym polega wojna władz słowackich z mediami? Czy generalnie... Czy w ogóle jest jakaś wojna? No może, no, chociaż nie wiem, czy teraz nie byłoby to słowo adekwatne, no ale taki konflikt rzeczywiście istnieje od dawna. To bardzo przypomina sytuację na przykład, nie wiem, też Argentyny. Znaczy, są kraje, w których media nie są tylko komentatorami mniej czy bardziej zaangażowanymi albo neutralnymi. Ale są takie kraje, w których media często są stroną konfliktu politycznego. Można by nawet powiedzieć, że one niejako ciągną za sobą politykę. I trochę tak było na Słowacji. Paradoks tamtego kraju polega na tym, że kiedy Robert Fico utracił poprzednią władzę, bo on teraz powraca trzeci raz do roli premiera, to utracił ją na rzecz koalicji partii prawicowo-konserwatywnych. Natomiast olbrzymia część mediów to media liberalne. I można było znaleźć takie głosy, że ów zamachowiec jest sympatykiem jednej z słabiutkich partii liberalnych, Nowej Inicjatywy, która jest w olbrzymim stopniu związana z takim gorącym krytykiem Roberta Ficy, mianowicie znanym publicystą Szymeczką oraz odchodzącą panią prezydent Czaputową. Więc no, dokonuje się teraz zmiana po objęciu władzy, także po wyborach prezydenckich, jeśli chodzi o media publiczne na Słowacji. One odgrywają, powiedziałbym, trochę mniejszą rolę chyba niż w Polsce, ale na pewno większą niż u Czechów, gdzie praktycznie się nie liczą w takim poważnym politycznym przekazie na tle głównych mediów prywatnych. Więc rzeczywiście tam ta oś sporu występowała, chociaż nie sądzę, żeby to ona tak naprawdę była taką główną. Przyczyną myślę, że to jest tak głęboko zakorzeniony w słowackiej historii spór związany także z tym, że idea czechosłowacka była w większym stopniu ideą taką bratysławską i inteligencką, natomiast ta mniej zurbanizowana część Słowacji często czuła się, szczególnie w międzywojennej Czechosłowacji, w pierwszych latach powojennej, komunistycznej, no, czuła się trochę marginalizowana przez dużo bogatsze od Słowacji Czechy. Gdzieś tam z boku jeszcze jest kwestia mniejszości, przede wszystkim mniejszości węgierskiej, która też raczej od Roberta Fico jest odleglejsza. Mimo że relacje pomiędzy prawicowym Orbanem a lewicowym Ficą
nie należały do szczególnie antagonistycznych, mimo że każdemu z tych polityków zarzucano jakiś tam nacjonalizm. Widzę się, obaj śpieszymy do tych kontekstów międzynarodowych, ale to jeszcze tu wstrzymam na chwilę, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy zostali przy tej kwestii. No bo jak mówimy o konflikcie premiera Fico z środowiskiem medialnym, no to zaraz przychodzi na myśl sprawa Jana Kuciaka i tej bulwersującej. Przecież pan mówi, że on już trzeci raz jest u władzy. No między innymi władzę utracił po tej aferze. Jak to wyglądało? Znaczy, no wyglądało to, oczywiście zależy z której strony patrzeć, prawda? No, Robert Fico jest politykiem bardzo elastycznym, prawda? Jego krytycy zapewne mogliby próbować zarzucać mu cynizm, zwolennicy, zdrowy rozsądek. Trudno mimo wszystko byłoby posądzać o to, żeby polityk stojący na czele jakiegoś państwa, że tak powiem, zlecał morderstwo w biały dzień młodego, na poły amatorskiego dziennikarza, prawda? No, byłoby to polityczne samobójstwo, jeśli ma się przeciwko sobie media, jeśli nie do końca się kontroluje tak naprawdę aparat państwa słowackiego. Natomiast w oczywisty sposób pewien wstrząs, prawda, jak olbrzymia część Słowacji przeżyła, uderzył w Roberta Fico i to dodało jakby dodatkowej temperatury i zresztą był jeden z czynników, który przesądził o tym, że mimo wysokiego wyniku partia Roberta Ficy nie miała z kim stworzyć rządu po jeszcze wcześniejszych w stosunku do ostatnich wyborach. No tak, bo tak jak pan mówił, on do władzy przychodzi, odchodzi, wraca, jakby już jest po raz trzeci premierem. Tak, i co jest tym szczególnie ciekawe, znaczy poparcie dla niego dotyczy wschodniej Słowacji, województw Preszowskiego i Koszyckiego, środkowej, tu gdzie Bańska Bystrzyca, no i tak jak mówiłem, Nitry i Trenčína na zachód od centrum kraju. I jest to poparcie przede wszystkim ze strony mniej zamożnych Słowaków, słabiej rozwiniętych regionów, depopulujących się, prawda? Ta niewielka 5,5-milionowa Słowacja, no delikatnie rzecz ujmując, też nie przeżywa boomu demograficznego. I Fico niezbyt miał się jakby kim i czym bronić, natomiast on uczynił Słowację, powiedziałbym, troszeczkę sprawiedliwszą społecznie, prawda? Troszkę przekierował jakby środki wewnątrz kraju, tam jest na przykład wysoka, przy bardzo spłaszczonej, podobnej do polskiej strukturze PIT-u, no to tam z kolei podwyższono kwotę wolną od podatku, co wielu biedniejszym Słowakom mocno ulżyło. I to jest nieporównywalne jakby do polskiej sytuacji. To jest mniej więcej tak, jak po jednej stronie byłyby PiS i Platforma, a po drugiej stronie SLD, PSL, Liga Polskich Rodzin i Samoobrona. No więc tego absolutnie nie sposób przełożyć na dzisiejszą politykę i popełniamy bardzo duży błąd w sytuacji, w której ten model nanosimy na Słowację. Nazywamy Fico populistą, a to on wprowadził Słowację do strefy euro. Prawda? Nazywamy go antyukraińskim, a mniejszość rusińska i ukraińska, gminy na wschodzie Słowacji, jak choćby Świdnik, no, wykazują rekordowo wysokie poziomy poparcia dla partii Smer, Socjaldemokracja, dla partii Ficy. Nazywamy go filorosyjskim, a to on w 2015 roku był w awangardzie protestu przeciwko Nord Streamowi 2 i Fico to mówi otwarcie, który uderza w interesy Słowacji i interesy Ukrainy jako krajów pośrednich przesyłających gaz. I za to został zaatakowany przez zachodni europejski antyestablishment. Więc Fico jest absolutnie inny niż nam się wydaje, natomiast nie sposób go rzeczywiście ująć w schematy, do których w Polsce przywykliśmy. Tak uśmiecham, widzę pewien schemat naszej rozmowy i znowu muszę postawić tamę, znowu zaczynam już, ja też czekam na to, bo tam jest cała masa ciekawych wątków, ale jeszcze chciałbym jedną rzecz, być może wcale nie jedną, być może jeszcze pewne dojdą, ale na pewno chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Jakby pozycja Fico, na ile układ dziś rządzący Słowacją jest, jakby to powiedzieć, zawieszony na tej postaci. Bo no dobrze wiemy, jak bardzo, szczególnie w tej części Europy, od jednego człowieka wiele potrafi zależeć i fakt, że jego w ogóle nie ma nawet przez jakiś... Ja pamiętam, jak wyglądała panika, jaka była wręcz panika w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak Leszek Miller trafił do szpitala po tym wypadku helikoptera. Teraz nagle, no on walczy, czy
doniesienia są różne, że mówią, że jest w lepszym stanie, innym gorszym. Generalnie jest w ciężkim stanie w szpitalu, nie ma z nim na razie kontaktu. No, nie sprawuje władzy w Słowacji, na ile ten układ od niego zależy, a na ile jest w stanie funkcjonować bez niego. Myślę, że jest w stanie funkcjonować bez niego. Nie jest tak, że Robert Fico zawsze wszystko wygrywał. Po pierwsze, kiedy sam w szczycie swoich sukcesów, po tym, kiedy jego partia ponad dekadę temu dostała ponad 40%, miała samodzielną większość w tamtejszym Sejmie, no Fico postanowił chyba zwieńczyć swoją karierę polityczną prezydenturą. Wygrał pierwszą turę, w drugiej przegrał z absolutnie anonimowym Janem Kiszką, który zresztą okazał się absolutnie beznadziejnym prezydentem Słowacji, no ale to pokazywało, że to poparcie dla Ficy jest ograniczone. Wreszcie także, to jest tak, że jego partia, jej poparcie rośnie jak na drożdżach. Wręcz przeciwnie. Mając poparcie w tych bardziej zdepopulowanych, słabiej zurbanizowanych częściach Słowacji, ten elektorat, no po prostu mówiąc w skrócie, odchodzi z tego świata, czasami po prostu nie stawia się przy urnach. Co więcej, w ostatnich wyborach jego partia w zasadzie została mniej procentowo niż wcześniej, więc nie sądzę, żeby coś zagroziło spoistości rządzącej koalicji, nawet gdyby Robert Fico no, przez jakiś czas nie mógł wrócić do roli, albo gdyby na trwałe nie mógł wrócić do roli premiera swojego kraju. Jego koalicja składa się z trzech członów. Jedną jest Smer Socjaldemokracja, czyli jego macierzysta partia, która ma też zresztą kilku innych wyrazistych liderów, jak Lubosz Blacha. Po drugie jest to wspomniana Hlas Socjaldemokracja, no obecnego prezydenta Pellegriniego. To są dawni towarzysze z jednej partii, no ale oni chcieli właśnie uwolnić jakby od cienia Roberta Fico, pójść trochę inną drogą. To się połowicznie tylko udało. Są z powrotem w koalicji, no ale to są jakby środowiska, które mają doświadczenie wieloletniej współpracy. No i po trzecie jest to Słowacka Partia Narodowa. Ona się odwołuje do najstarszej słowackiej partii, powstałej w 1873 roku. Partia, która kiedyś była rzeczywiście bardzo mocno nacjonalistyczna, antywęgierska, przywracająca różne tam schematy XIX-wieczne, kiedy rodziła się słowacka tożsamość narodowa, schematy uderzające w Madziarów. Natomiast ta partia no, mocno się przesunęła ku politycznemu centrum. Pojawiły się partie zdecydowanie na prawo od nich, albo prawicowo-populistyczne, albo wręcz faszyzujące. I stąd stała się bardziej umiarkowana. Natomiast skądinąd z powodu tego sojuszu z SNS-em, czyli z tą partią, Słowacką Partią Narodową, Fico miał problemy z Partią Europejskich Socjalistów i w zasadzie dwukrotnie pod tym pretekstem był zawieszany w Partii Europejskich Socjalistów. I on już, jakby Fico już miał doświadczenie koalicji z SNS-em, więc mimo ewidentnych różnic ideowych, To jednak jest tam pewne doświadczenie współpracy. No tak jak w polskiej polityce widzieliśmy, że... Co jest głównym spoiwem tego układu politycznego? Powiedziałbym, że głównym spoiwem jest podobieństwo elektoratu, że to są wyborcy do siebie podobni, no, są pewne zróżnicowania regionalne, prawda? Są takie regiony, gdzie słowacki nacjonalizm jest trochę silniejszy i tam narodowcy dostają więcej, natomiast w niektórych innych regionach bardziej taki kontekst socjalny, prawda? Niedostatku inwestycji publicznych, biedy, doświadczenia bezrobocia i tak dalej. To z tym mówiąc, po pierwsze jest to myślę elektorat. Po drugie jest to owe anty, trochę tak jak w polskiej polityce. A to znaczy niechęć do bratysławskich elit, do sytuacji, w której one jakby wprowadzały bardzo liberalne reformy, same się bogaciły, a reszta Słowacji no, zostawała sama, prawda? Zwłaszcza, że te tradycje industrializacji powojennej no, były stosunkowo świeże i szok transformacji dosyć duży. Więc bycie przeciw tym jakby eklektycznym siłom po drugiej stronie barykady jest chyba drugim spoiwem. No i powiedziałbym po trzecie, ale to jest spoiwo, które moim zdaniem jest najmniej istotne. To znaczy, powiedziałbym, pewna niechęć do gwałtownych zmian obyczajowych. SNS jest bardzo konserwatywny, ta partia jakby no, ma wyrasta tradycji nacjonalizmu. Partia Pellegriniego jest jakby lewicowa w tej materii, natomiast partia Ficy, mówiąc w skrócie, jest ostrożna, tak bym powiedział, i to też może być próbą pewnego wygrywania
obaw przed szybkimi zmianami. To z Bratysławy jest blisko do Wiednia, prawda? Parędziesiąt kilometrów, natomiast z reszty Słowacji, tak mówiąc symbolicznie, prawda, do tego Wiednia jest troszkę dalej, więc to też może być pewnego rodzaju spływem, ale myślę, że tak naprawdę tutaj będzie duża doza elastyczności w tej materii. To jest tu aż muszę trochę pociągnąć pewien bardzo politologiczny wątek, bo to jest ciekawe, jak patrzymy na to i przyzwyczailiśmy się gdzieś, myślę, wiem, że pan nie, no bo pan to bada na bieżąco, natomiast lubimy myśleć o naszej części Europy jako o dosyć spójnej i podobnej, stąd nakładamy te kalki, ale jak się popatrzy na słowacką politykę, no kraj bardzo nam bliski i geograficznie, i kulturowo, i historycznie, to nagle się okazuje, że wszystko wygląda tam zupełnie inaczej. No i słucham tego, co pan mówi o tym, że głównym spoiwem jest dosyć tych dwóch, zdawałoby się, różnych formacji, dosyć spójny i podobna struktura elektoratu. Jakby polskie doświadczenia są takie, że jeżeli dwie formacje o podobnym elektoracie wchodziły w jakieś alianse koalicyjne, to kończyło się to na tym, że po prostu ten większy konsumował tego mniejszego. A tu jakoś się okazuje, że na Słowacji działa to w zupełnie przeciwną stronę. No, wynika to trochę z tego, że nasz system partyjny jest bardzo, bardzo stabilny. Wreszcie także wiąże się to z tym chyba, że jesteśmy bardziej homogenicznym społeczeństwem w wyniku dramatycznych doświadczeń II wojny światowej oraz powojennych przemian, prawda, migracji i tak dalej, gdzie wszyscy zaczęli mówić, powiedziałbym, tym samym wariantem języka polskiego. Losy słowackie nie były aż tak dramatyczne. Skądinąd warto zauważyć, że to partia Roberta Ficy zaczęła na Słowacji obchody, no w czasach komunistycznych to tam zmieniały się interpretacje co pewien czas w miarę kolejnych ekip powstania słowackiego, które wybuchło 29 sierpnia 1944 roku, co było takim, no, mocnym, powiedziałbym, jakby skrętem w lewo w interpretacji historii słowackiej, takim ostatecznym pogrzebaniem tam mitu państwa Tisy. W tym powstaniu część armii słowackiej zbuntowała się przeciwko hitlerowskim kolaborantom. Dołączyły do tego dosyć liczne oddziały partyzanckie związane zarówno z czechosłowackim rządem na uchodźstwie, jak i z komunistami. Powstanie było, no, w cudzysłowie, równie dobrze przygotowane jak powstanie warszawskie, prawda? Też zakończyło się klęską militarną, długimi walkami partyzanckimi, dość dużo jak na Słowację, kilkutysięczną liczbą ofiar, a później kilkunastotysięczną, jeśli patrzeć też w kolejne miesiące. Paruset Polaków walczyło wtedy w tym powstaniu. Kto dzisiaj o tym w ogóle w Polsce pamięta? Szukamy różnych więzi właśnie środkowoeuropejskich. Więc i o tym warto pamiętać. Także jeśli patrzymy na choćby kwestie właśnie mniejszości, zróżnicowania i tak dalej, no to na Słowacji istnieje jakby kontekst mniejszości węgierskiej, która jest relatywnie zamożna na te reszty Słowacji, mieszka na południu kraju i jest z reguły bliższa formacjom liberalnym i konserwatywnym niż Robertowi Fico, ale z kolei, tak jak mówiłem, te najbiedniejsze mniejszości wschodnie na Słowacji odwrotnie. No? Ich postawy są tutaj zupełnie inne. Więc to najdobitniej pokazuje, że choć kraj to mały, to jego kultura polityczna jest dosyć specyficzna. Tak, skoro przy specyficznej kulturze jesteśmy, też już częściowo pan te wątki poruszył, chciałbym, żebyśmy to jeszcze rozwinęli. No zawsze dla niej istotny jest jakiś kontekst historyczny. No w Polsce, no to wiadomo, tu nie musimy nic, tu wiemy dobrze. Mamy albo z jednej strony Niemców, z drugiej Ruskich i wiecznie jesteśmy gdzieś tam. Jak to wygląda w Słowacji? Co jest dla Słowaków, jakby, żeby dotrzeć do zwykłego mieszkańca Słowacji przekazem jakiemuś, to najlepiej w kogo uderzać? No, to oczywiście zależy, gdzie się znajdziemy. To na niwie polityki historycznej to bardzo ciekawie wygląda u Słowaków, gdzie każdy nurt polityczny chętnie wysforowałby swoje święto do roli naczelnego. Mówiłem już o partii Ficy, że oni zaczęli jakby ten rok 44, prawda? No i ten zryw, prawda, Słowaków, wyrwać się z objęć hitlerowskich. Słowacka Partia Narodowa, istotna część jakiej populistycznej, nacjonalistycznej prawicy, gra kartą antywęgierską, prawda, historyczną, odwołując się do tego, że Słowacy w zasadzie byli przez cały ciąg historii, no, takim narodem górali i rolników, a
warstwy przywódcze aż do czasu powstania Czechosłowacji były obsadzone przez Węgrów. A i miała tam miejsce jakiegoś rodzaju madziaryzacja, prawda? Bratysława poprzednio nazywała się Presburgiem, to była też mniejszy, duży odsetek ludności niemieckiej i ludności żydowskiej. Mało kto zresztą pamięta, że kiedy Czechosłowacja powstała po I wojnie światowej, to Bratysława nazywała się przez pewien czas Wilsonowo na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast ten jakby nurt liberalny, wielkomiejski, prawda, symbolizowany przez stolicę tego kraju, ale mające też oczywiste zaplecze w innych dużych miastach, nawet w Koszycach, to ten, który gdzieś tam patrzy z sentymentem na taki, powiedziałbym, liberalno-demokratyczny etos Czechosłowacji i uważa te święta jakby związane z tradycją czechosłowacką za warte odnoszenie. Dlatego, że Czechosłowacja reklamowała się w okresie międzywojennym, to oczywiście z wyjątkiem kilku ostatnich miesięcy jej istnienia, był zasadny jako ten kraj, który był demokratyczny, no a nie da się tego powiedzieć do końca ani o Węgrach, ani o Polakach, no już nawet nie mówiąc o Austrii, Niemczech i Związku Radzieckim, a także Rumunii, czy nawet patrząc dalej Bułgarii, że to był taki kraj no, najbardziej zachodni w tej części. Oczywiście bardziej tyczyło to Czech niż Słowacji jako takiej. Więc jeśli trafimy na słowackiego nacjonalistę, to mówmy mu, że nie jesteśmy tak wielkimi bratankami Węgrów, prawda? Jak spotkamy liberalnego intelektualistę z Bratysławy, to mówmy mu o wspólnocie Europy Środkowej, tak, o Czechosłowacji, o tradycji antykomunistycznej opozycji lat 70., karcie 77, ichniejszemu, późniejszemu społeczeństwu przeciw przemocy, bez względu na to, z jakiej tradycji wyrastał niedoszły zabójca Roberta Fico, a jak spotkamy Roberta Fico, no to mówmy mu o tym, że każde społeczeństwo, każdy naród ma prawo do swojej tożsamości i pamiętajmy o roku 1944, im skądinąd Stalin dużo bardziej niż nam próbował przyjść z pomocą w tym 1944 roku, to skończyło się trochę katombą oddziałów Armii Czerwonej, które tam Niemcy strasznie przetrzebili, gdy one próbowały przebić się do środkowej Słowacji, tam właśnie, gdzie to powstanie miało miejsce. Tutaj jakby Związek Radziecki wykazał determinację, no ale za tą determinację zwykli żołnierze zapłacili olbrzymią daniną krwi. Natomiast to pamiętajmy generalnie, że jest to kraj, który żyje chyba bardziej w olbrzymim stopniu kulturą lokalną, takim codziennym trwaniem, pragmatycznym, a niekoniecznie odwoływaniem się do wielkich ideologii. Tam chyba można odnieść wrażenie, że wszystko dzieje się troszkę wolniej niż... No i właśnie, to jest kolejny fascynujący, to jest może złe słowo, bo ciężko być zafascynowany tak koszmarną historią, przerażający element, bo znowu, no, utarło się gdzieś, że bardziej często też chyba myślimy o Słowakach przez pryzmat Czechów, ale że to jest właśnie taki spokojny kraj, gdzie nie ma aż takich konfliktów jak u nas, no, a tymczasem no, doszło do brutalnego zamachu na premiera urzędującego rządu. To powinien być dla nas szok, czy to można się było tego spodziewać? No powiem tak, można się było tego spodziewać, ale moim zdaniem niekoniecznie tylko ze względu na wewnętrzny kontekst Słowacji. To znaczy, no powiedziałbym, że ten Rocking in the Free World, który grał na gitarze sekretarz Blinken w Kijowie, stały się mimowolnie zapewne no takim tłem dramatycznych wydarzeń, które dotyczą świata i Europy w chwili obecnej, bo równolegle mamy do czynienia z tym, że prezydent Erdogan informuje nagle Turków, że szykowano kolejny militarny zamach stanu i kraju. No, a jaka jest rola Turcji, to mówić chyba nie trzeba. W tym samym czasie francuska Nowa Kaledonia politycznie płonie. Próba zmiany ordynacji wyborczej, która uderzałaby w Kanaków, w rdzenną ludność Nowej Kaledonii, spowodowała rewoltę uliczną, kilka ofiar śmiertelnych, zamknięte lotnisko, Macron zwołujący organy bezpieczeństwa państwa. Myślę, że w Polsce trochę zbagatelizowaliśmy to. No a u nas też dziwne historie, prawda? Pożary, afera wiadomego sędziego, głosy z Niemiec, że Polska powinna włączyć się jakby w obronę przestrzeni powietrznej nad
nad Ukrainą, no wszystko to spotkanie w tym czasie Xi z Putinem, prawda? No to tak, to jeszcze rozmawiamy dosłownie w przeddniu dużej demonstracji, która ma kulminować też w Gruzji. No i Gruzji. Gruzja, kolejna rzecz, tak. Prawda, gdzie władze Gruzji, no co rzadko w dzisiejszym świecie się uważa, no po prostu odmawiają spotkania z amerykańskimi dyplomatami, prawda? Z kolei przedstawiciele niektórych państw zachodnich, bliskich Stanom Zjednoczonym, występują na wiecu przeciwko władzom Gruzji. No, nie chcę powiedzieć, że to ma po prostu prosty związek, bo to są sytuacje, gdzie nie sposób byłoby znaleźć, prawda, relacje, no, ale napięcie międzynarodowe jest gigantyczne. Ono też nie rozwija się jakby po jednej linii, prawda, wiele różnych osi się tutaj krzyżuje i te mniejsze państwa często są tylko, powiedziałbym, areną starcia, a nie są tak naprawdę demiurgiem czegokolwiek i myślę, że o tym szczególnie polscy politycy powinni pamiętać i szczególnie pamiętać o odpowiedzialności za słowo, a dramatyczna historia słowacka i pogranicze tragedii, prawda, bo nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, prawda, losów premiera tego kraju, no powinny szczególnie uwrażliwiać i powinniśmy uważać na słowa, które tak, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, także jeśli chodzi o politykę zagraniczną, są w debacie publicznej używane, a że częstokroć daleko idące pojęcia są nadużywane w Polsce, to chyba nikt nie powinien mieć wątpliwości. Zwłaszcza, że no ja też już czytałem różnego rodzaju teorie spiskowe a propos tego, kto mógł stać za tym zamachem. No, oczywiście, w to się nie będziemy bawić. Natomiast to, o czym no, musimy porozmawiać, to właśnie już teraz możemy, teraz już mam poczucie, że wiem na tyle dużo i nasi widzowie o samej Słowacji, Robercie Fico, że możemy teraz to sobie, to co się dowiedzieliśmy już, rzucić na szerszy kontekst międzynarodowy. Wiadomo, miejmy nadzieję, że skoro doszło do tej tragedii, to doszło do niej dlatego, że to jest po prostu samodzielny szaleniec, nikt za nim nie stał, nikt go nie inspirował, bo to by było najprostsze rozwiązanie. Nie wnikajmy w to, kto mógł za tym stać, natomiast porozmawiamy sobie o tym, jakie to może mieć konsekwencje. Mamy tego Fico, rozmawialiśmy trochę o tym szerszym kontekście, o tym, co się dzieje teraz w Europie. Gdzie w tym miejscu jest Fico? No bo ja też, jak moja wiedza o Słowacji jest bardzo, że tak powiem, pobieżna. Ja go sobie gdzieś tam zawsze układałem jako tego polityka europejskiego, któremu bliżej do Putina niż większość innych. No to jest właśnie taki schemat, któremu zbyt łatwo w Polsce ulegamy. Fico jest politykiem do bólu pragmatycznym, zorientowanym głównie na interesy ekonomiczne Słowacji. Ja pamiętam, jak w programie Smeru kiedyś było takie bardzo mocne podkreślenie jakby dyplomacji ekonomicznej. No, że Słowacja ma określone potrzeby surowcowe i jest też siłą rzeczy zależna od większych partnerów. Jest fragmentem europejskiej gospodarki z potężnymi inwestycjami zachodnimi. No i mówiąc w skrócie, Fico jest tam, gdzie można znaleźć jakieś korzyści z perspektywy interesu Słowacji definiowanych przez jego kraj. Jeśli chodzi o stosunek do Rosji, tak jak pozwolę sobie zaznaczyć, Słowacja była jakby jedną z pierwszych ofiar Nord Streamu 2. I to nie w takim kontekście, powiedziałbym, historycznym, jak my mieliśmy poczucie, prawda, że Ribbentrop-Mołotow i tak dalej, tylko w konkretnym interesie ekonomicznym. Po prostu mniej będzie przepływało przez słowackie rurociągi i Fico żywiołowo przeciwko temu protestował i delikatnie rzecz ujmując, gratulacje z głównych państw Europy Zachodniej nie spływały z tego powodu. Jednocześnie sam Fico, znając, bo jeśli jest on populistą, to w tym sensie, że musi brać pod uwagę poglądy swojego elektoratu. Nie może się oderwać od tego elektoratu, tak jak większość polityków w tej części świata w tym momencie historii. A większość Słowaków boi się wojny. Nie chce wojny, nie chce uczestnictwa swojego kraju w konflikcie zbrojnym i podkreślam to znamienne poparcie tych wschodnich regionów mieszanych etnicznie Słowacji dla Roberta Fico. Nie chce jakby wsparcia militarnego dla Ukrainy, ale nie zabronił, jako rządzący już Słowacją, prywatnym firmom słowackim zbrojeniowym sprzedawania Ukrainie. No i po prostu, żeby państwo było zaangażowane, ponosiło, więc powiedzieć, jednocześnie Fico, co też jest jakby w oficjalnych dokumentach, też publicznie zostało powiedziane, popiera integrację europejską Ukrainy. A więc to jest takie stanowisko, które w polskim dyskursie się do końca nie,
nie mieści. Mówiąc w skrócie, wspieramy integrację europejską. Nie wykazujemy jakiejś fobii antyukraińskiej. Pamiętajmy, że to jakby Słowacja to w stosunku do Węgier raczej mam te historyczne obawy. Prawda? Natomiast absolutnie nie wojnie, zaangażowaniu militarnemu, eskalacji sytuacji, tylko no tak, i stąd też jakby wsparcie jakby państwa słowackiego dla walczącej Ukrainy było delikatnie rzecz ujmując mało entuzjastyczne. Tak, to mało entuzjastyczne, ale większość Słowaków dokładnie ma takie przekonania i Fico nawet pod naciskiem Zachodu nie do końca może sobie pozwolić na pełne zerwanie z własnymi wyborcami, zwłaszcza, że nikt mu niczego w zamian nie zaoferuje, prawda? Nie będzie mógł z tego czerpać żadnych korzyści, więc jest to polityk, który w polskim schemacie z całą pewnością by się nie na pewno w polskim konsensie jakby głównych formacji politycznych w podejściu do Ukrainy i tego, jak reagować na ten konflikt, nie mieściłby się, a nie jest też jakby takim po prostu politykiem filorosyjskim, prawda, który tak jak, nie wiem, na przykład nacjonaliści w Bułgarii, prawda, którzy weszli do parlamentu, czy niektóre siły polityczne, na przykład serbscy nacjonaliści. Raczej jest to linia podobna, nie wiem, do prezydenta Chorwacji, nawet powiedziałbym ostrożniejsze od Wiktora Orbana w tej materii. Raczej jest to taka próba, powiedziałbym, uderzenia w klawisze różnych fortepianów. Nie powiem, że grania na różnych fortepianów. Sytuacja jest za mała na to, powiem, nawet słabsza i mniejsza ekonomicznie od Węgier, prawda? Ale raczej tak, żeby nie zamykać sobie żadnej możliwości kontaktu w polityce i czerpać korzyści z różnych kierunków. No pamiętajmy, że mówimy to z perspektywy młodego państwa. Tylko cały czas, bo ja bym chciał, żebyśmy teraz spróbowali spojrzeć w drugą stronę, bo cały czas mówimy o tej perspektywie wschodniej, a jak wyglądają zapatrywania słowackiej polityki, a szczególnie Roberta Fico w perspektywie zachodniej, jak on na przykład żyje z Amerykanami, ze Stanami Zjednoczonymi? Powiedziałbym, że większy entuzjazm tam towarzyszy raczej integracji europejskiej, aniżeli NATO. Warto pamiętać, że społeczeństwo słowackie było bardzo ostrożne w podejściu do Paktu Północnoatlantyckiego. Sam Fico jest pragmatykiem, moim zdaniem, wcześniej czy później będzie, jeśli Trump powróci do władzy, prawda, to Fico mimo lewicowych uwarunkowań będzie jakoś tam musiał być w kręgu oddziaływania republikanów, co zresztą w przypadku lewicy w tej części Europy nie jest jakimś ewenementem, prawda? No to rządy George'a W. Busha zbiegły się z rządami lewicy w Polsce, czy samo rumuńscy socjaldemokraci, którzy są w zasadzie taką funkcjonalnie najbardziej proamerykańską formacją w swoim kraju. Natomiast tam jest w partii Fico ambiwalencja wobec Paktu Północnoatlantyckiego, ale nikomu nie przychodzi tam do głowy, nie wiem, idea wychodzenia z tego paktu, czy coś takiego, raczej powiedziałbym, traktowanie NATO jako tego rozwiązania w sytuacji ostatecznej, a nie wektora codziennej polityki, bardziej w tym wypadku ukierunkowanej raczej na kwestie ekonomiczne. Pan wspomniał o Unii, a na ile trwale Słowacy czują się częścią Unii Europejskiej? Ja myślę, że to nie ulega żadnej możliwości. Oczywiście jest to społeczeństwo troszkę bardziej tradycjonalistyczne od polskiego, choć pewnie bardziej zlaicyzowane pod wieloma względami. Tam jest też silna mniejszość protestancka, która jest zdecydowanie bardziej liberalna i zawsze była bliżej liberałów i lewicy, choćby ze względu na swoje miejsce w strukturze społecznej. Nie, to absolutnie jakiś taki, powiedziałbym, nawet eurosceptycyzm. Słowacji dotyczy głównie formacji skrajnych, skrajnej prawicy. Powiedziałbym, że on jest na przykład nieugruntowany niż u Czechów, gdzie u Czechów w zasadzie gdzieś tam z pogranicza głównego nurtu często głosy, no może nie zawsze eurosceptyczne, ale powiedzmy eurorealistyczne się pojawiały, więc jakby Słowacy raczej są społeczeństwem świadomym tego, że są tylko gdzieś tam kroplą w morzu, prawda? I ta kropla sztormu żadnego nie wywoła. Także struktura gospodarki, inwestycje zagraniczne i tak dalej powodują, że jakieś takie spiskowe wizje, prawda, rozbijania struktur europejskich absolutnie nie wchodzą w grę. Czysty pragmatyzm i chęć dialogu i dopasowywania się do
zmiennych wiatrów wiejących w Europie raczej dominują nad tą częścią słowackiej polityki, która jest bardziej ludowa i bardziej związana z Robertem Fico. Więc takie proste na przykład zestawianie go z Jarosławem Kaczyńskim i polską prawicą jest absolutnie tego. Zresztą także polska prawica podchodziła do tego polityka mimo współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w początkach rządów PiSu. Podchodziła jednak nieufnie, wystarczyło pośledzić sobie jakby tamtejszą publicystykę, raczej stawiano na takie partie liberalno-konserwatywne, silniej filoamerykańskie i pronatowskie niż Robert Fico. To jesteśmy w takim momencie tej rozmowy, gdzie możemy spróbować trochę nie tyle posnuć teorii spiskowych, bo tego wolałbym nie robić, ale spróbować jednak jakby pozgadywać trochę. Bo tak jak pan powiedział, no znowu, ja jeszcze raz powtórzę, no bo to trzeba podkreślić. Nie wiemy do końca, czekamy na ustalenie jakby co stało za tym człowiekiem, dlaczego on zdecydował się na taki krok. Natomiast no, z całą pewnością już teraz w tym momencie, bez względu nawet na to, co wydarzy się w przyszłości, w jakim stanie zdrowia będzie premier, to oczywiście życzymy mu jak najlepiej, no to jest potężna destabilizacja sytuacji w Słowacji. Słowacji, pan powiedział, z jednej strony, no małej, niebogatej, targanej tu wiatrami z prawa i z lewa. Natomiast no, proste, chciałbym się powiedzieć, leninowskie pytanie, kto może skorzystać na takiej destabilizacji w Słowacji? No, myślę, że najważniejsze implikacje tak naprawdę dotyczyły innych państw poza Słowacją, bo nie wątpię, że na wielu polityków, którzy chcieliby zdradzać daleko posuniętą niezależność względem wielkich tego świata, no może paść jednak cień strachu. No bezpieczeństwo osobiste, skoro można próbować dokonać zamachu na premiera europejskiego państwa w biały dzień, prawda, przy włączonych kamerach i to w sensie dosłownym, no to chyba nikt do końca nie może czuć się bezpieczny. Natomiast na samej Słowacji myślę, że niekoniecznie zmieni się tak wiele, ponieważ ta sytuacja no jednak bardzo mocno uderza w słowacką opozycję. Opozycja, która i tak jest niejednorodna, ona zresztą jak sprawowała w takiej szerszej koalicji, nie ostatnio, bo raczej prawica rządziła, tylko jeszcze wcześniej władzę, no to była skłócona bardzo, bardzo mocno. Być może to spowoduje jakieś przemiany wewnętrzne wśród owej opozycji, która gdzieś tam strukturalnie, prawda, nie będzie słabła per saldo na Słowacji, no ale póki co musi ona bardzo mocno unikać tego, co robiła dotychczas. No, to znaczy, to jest zachowując wszelkie proporcje, no tak jak z zamachem na Gabriela Narutowicza. No cień padł na Endecję i nigdy już nie przestał nad nią wisieć. A tutaj oczywiście będzie trochę inaczej, no bo miejmy nadzieję, że premier Słowacji no, przeżyje te najtrudniejsze godziny i będzie dalej, ale to dla wielu, powiedziałbym, owych zwykłych Słowaków, którzy niekoniecznie są jakoś mocno upolitycznieni, to raczej opozycja zarówno liberalna, jak i prawicowo-konserwatywna będzie miała się z czego tłumaczyć po tym, więc w tym sensie to wpłynie. Natomiast nie sądzę, żeby to wpłynęło jakoś szerzej, żeby rząd Ficy po tym był chętny do gwałtownej zmiany swojej pełnej, że tak powiem, zwrotów i lawirowania polityki zewnętrznej i jednocześnie wewnętrznej. Więc myślę, że to jest coś, co będzie miało daleko idący wpływ paradoksalnie w innych krajach i na innych polityków niż tylko słowaccy politycy, a w przypadku koalicji rządzącej Słowacją myślę, że paradoksalnie przynajmniej na jakiś czas to tę koalicję tylko mocniej wewnętrznie skonsoliduje i utwierdzi część wyborców, zachowując jakby wszelkie proporcje, tak jak u nas było trochę po smoleńsku, to znaczy wiadomo było, że Platforma wygra wybory wówczas, no bo struktura sympatii była wtedy zdecydowanie dająca przewagę Platformie, ale Jarosław Kaczyński dostał bardzo wysoki wynik, wykraczający poza tą ograniczoną skalę sympatii, którą cieszył się wtedy. Przegrał wybory, prawda, ale to był taki moment, w którym chyba
na chwilę odczuł solidarność ze sobą nie tylko tych, którzy na co dzień byli zwolennikami PiSu i myślę, że trochę tak będzie w tej chwili z Robertem Fico, że to postawa niektórych innych polityków, także Polski, którzy także polskiego premiera, który tutaj zareagował tak, jak więcej powinno się w tej sytuacji zareagować, to pokazuje. Dobra, to tak jak pan mówił, no będziemy teraz czekać na rozwój sytuacji. Miejmy nadzieję, że wszystko, co najgorsze w tej historii, to już się wydarzyło i teraz już będzie tylko lepiej, no bo cały świat z przerażeniem patrzył na to, co się działo. Tak jakby pan mówił, w świetle kamer doszło do brutalnego zamachu na premiera, jednak mimo wszystko niedużego, niebogatego, ale jednak ważnego europejskiego kraju. Profesor Rafał Fedoruk. Dziękuję bardzo. Jak państwo sami, dziękuję bardzo za rozmowę. Jak państwo sami słyszycie, przyzwyczailiśmy się już, że znawca polskiej polityki, no ale dobrze wiedziałem, że też wnikliwy obserwator polityki słowackiej. Ja państwu dziękuję, że zostaliście. No to uzbrojeni jesteśmy w wiedzę, no bo będziemy to teraz analizować bardzo mocno pewnie przez najbliższe dni. Dlatego zostańcie z nami. Kolejny raport już jutro. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia.